Zegarek wydaje takie dźwięki, odkąd pojawił się ten kosmita. On ma imię. To Gax. To z pewnością alarm, tak? Możliwe. I dlatego przyciągnął kosmitów do Gaxa, jeśli o niego im chodziło. Nawet nie rozumiem, co chcecie naprawić. Pomijając to natrętne pikanie, ciągłe zmiany z kosmity w kosmitę są ekstra. I dostałem super mocarnego bohatera. Ben, to jednak znacznie bardziej skomplikowana sprawa. Ale to rozgryziemy, wszyscy razem. Au! Hej, co to za kółko? To urządzenie do monitorowania podpisów energetycznych tych szybkozmiennych postaci. Mam dość! To jest mój zegarek i moi kosmici. Wiedziałbym, gdyby coś było nie w porządku. Mówię wam, wszystko jest okej. Idę przetestować moje nowe moce, ale sam. Ben! Nie, to dobrze, że pójdzie i poużywa zegarka ile tylko zechce. Będziemy mieć więcej danych do analizy. Dajesz gaz! Super siła! Super skok! Tak! I strzał! I cel! Dlaczego mam palić tylko jedno drzewo? Spalę trzy drzewa! Subcio! Nie rozumiem, co ten inżynier chce tutaj naprawiać. Jak dla mnie, jedynie pogorszył sprawę, bo chciałem mieć tylko Gaxa. Muszę jakoś usunąć to kółko z zegarka. Chyba do tej roboty przyda się cięższa maszyneria. Słuchaj, zegarku, ja chcę się bawić tylko z Gaxem. Co? Co ten fil najlepszego narobił? Trudno, przynajmniej mogę zdeptać ten... Ogień! A poważne poparzenie! Jest raczej... Raczej... No nie! Nie, nie! O, no wreszcie turbin, tak! O, rady, spokojnie, Ben. Dasz radę. Jak dla ciebie, Janosiku, to jest pikuś. Proszę. I nie musiałem nawet ruszyć macką. Wielki pożar mamy z głowy. O, znów to samo. Moje odczyty zupełnie wariują. Zostaw te wykresy, Phil. Jeśli tam poszedł Ben, musimy ruszyć za nim. Zaczekajcie. Widzę coś dziwnego. Te dane wewnątrz zegarka, które odpowiadają za transformację, są częściowo urwane. Niekompletne. Jakby brakowało drugiej połowy. Moim zdaniem te dźwięki to wcale nie jest alarm. To sygnał naprowadzający. Ło! Następny kosmita? Oj! Może lepiej nie ryzykować. Nie! Zdążyłem. Wystarczy mi już pożarów lasu na dzisiaj, ale na pewno jeszcze mam siłę... Zapomniany stary bliźniak Gaxa? Nazywasz siebie Gaxem, co? Zatem do mnie możesz mówić, Will. Witaj, bracie Chimeranie. Chimeranie kto i co znowu? Czy ty jesteś z tego gatunku? Czy z tego gatunku jest mój Gax? Ty naprawdę nie masz pojęcia, jaką potęgę posiadasz, dziecko. O, ależ mam pojęcie. Sam popatrz. Naturalnie, twoja postać posiada wielką siłę fizyczną, ale nie panujesz nad nią. Oj, mówisz jak dziadek i Gwen. Następny mądrala chce mi radzić, jak mam używać kosmitów. Może wypróbujesz lasery na kolejnym drzewie. Tym razem poprowadzę cię. Lepiej, żebyś miał gaśnicę na wyposażeniu swojej rakiety. Nie przerywaj. Skup się. Zapanuj nad mocą. O! I nie ma pożaru. Normalnie wylaserowałem całe drzewo aż po same korzenie.